Komplikacja akcji szczepień. Polska szuka rozwiązania szczepienia. Wstrzymane dostawy. Komplikacja akcji szczepień. Realizacja umowy z koncernem Johnson & Johnson na dostawę do Unii Europejskiej szczepionek przeciw COVID-19 została zawieszona. Nie jest to dla nas dobra informacja. Mamy nadzieję, że zgodnie z deklaracjami producenta ma ono charakter tymczasowy, powiedział prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Polska sprawdza możliwość wymiany z innymi krajami na szczepionki innych producentów. Właściwie od początku sierpnia dostawy szczepionek Johnson & Johnson do nas nie docierają, więc na potrzeby szczepień, m.in. w punktach mobilnych, przeznaczamy dawki, które mieliśmy odłożone w magazynie. Sprawdzamy też możliwość wymiany z innymi krajami na szczepionki innych producentów, dodał prezes RARS. Realizacja umowy z koncernem Johnson & Johnson na dostawę do Unii Europejskiej szczepionek przeciw COVID-19 została zawieszona, poinformował w czwartek przedstawiciel Unii Afrykańskiej Strive Maziwa. Produkowane w RPA szczepionki miały być wysłane do Europy. Szczepienia. Dawki Johnson & Johnson zostaną zwrócone. Dawki preparatów Johnson & Johnson, które już trafiły do Unii Europejskiej, zostaną zwrócone, oświadczył Maziwa na konferencji prasowej zorganizowanej przez Instytucję Kontroli Chorób Unii Afrykańskiej. Koncern Johnson & Johnson dotychczas wysłał niecałe 20 milionów dawek do Europy, a do wstrzymania dalszych dostaw doszło częściowo za sprawą interwencji prezydenta RPA Cyrila Ramaphosy i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Takie decyzje nie są dla nas korzystne, ale już nieraz radziliśmy sobie w trudniejszych sytuacjach. Mamy odłożoną rezerwę szczepionek innych producentów, które mogą być wykorzystane w sytuacji zwiększonego zainteresowania szczepieniami wśród Polaków, powiedział prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Przyznał, że brak dostaw szczepionek firmy Johnson & Johnson komplikuje akcję szczepień w terenie. Biorąc pod uwagę, że jest to szczepionka jednodawkowa, wiele osób w Polsce spontanicznie decyduje się na nią przy okazji wyjazdu wypoczynkowego, festynów czy innych tego rodzaju wydarzeń, powiedział. Wymiana za inne szczepionki. Rozpoczęliśmy sprawdzanie możliwości wymiany z innymi krajami na szczepionki innych producentów tak, aby pozyskać dla nas szczepionki Johnson & Johnson, poinformował prezes RARS. Dodał, że operacja ta zapewne trochę potrwa. W Polsce w pełni zaszczepiono, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, 18 821 084 osoby, podano w czwartek na stronach rządowych. Wykonano 36 335 572 szczepienia. Łącznie do Polski dostarczono 53 910 230 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 38 488 580 z nich. Od 27 grudnia ubiegłego roku, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 391 290 dawek. Zgłoszono 14 862 niepożądane odczyny poszczepienne, w większości łagodne.